Cześć, siemanko, dzień dobry drodzy widzowie. Ostatnio, moi drodzy, grałem sobie w Crash Bandicoot 4 i powiem wam, że przypomniała mi się pewna myśl z czasów, kiedy jeszcze grałem na Pegasusie, na PlayStation 1, jak to jest grać w horrory. Ponieważ niektórym ludziom horror, moi drodzy, kojarzy się z grami, w których występują jakieś stwory, maszkary, leje się krew, jest jakiś klimat taki, powiedzmy, bardzo obskurny, brudny, taka rdza jakaś tam się, moi drodzy, w całokształcie otoczenia wydziela. Natomiast mnie z horrorem kojarzą się gry, do których nawet kiedy mieliśmy opis i widzieliśmy, co, jak, gdzie w nich zrobić, to pomimo tego nie wiedzieliśmy, jak to zrobić pod kątem naszych zdolności manualnych. Ponieważ nie było wtedy trudnością to, moi drodzy, jak tą grę przejść pod kątem zagadki, tylko jak ją przejść pod kątem swoich własnych możliwości manualnych. Także jeżeli ktoś potrafił sobie wmówić, że taki Silent Hill, czy Resident Evil, czy jakiś Project Zero na przykład, są to gry, w których to jest tylko i wyłącznie wyimaginowane i takie już straszydła i obskurny, mroczny klimat nas w jakiś sposób nie przerażał, to mogło dojść do sytuacji, w której przerażało nas to, że pomimo iż wiemy, co mamy zrobić, to usilnie próbując zrobić tego, nie umiemy. I moi drodzy, tym dla mnie jest horror. Tym, że ja wiem, do czego mam dojść w tej grze. Wiem, jak to zrobić. Nie jest to jakoś zagadkowe. Nie jest to jakoś otoczone jakąś, nie wiem, dozą tajemnicy. Niemniej jednak, pomimo moich usilnych starań, nie umiem tego zrobić. I wymienię wam teraz dzisiaj, moi drodzy, kilka gier, które pamiętam z czasów młodości, a nawet współczesnych gier, które w tym momencie stało się dla mnie horrorem i które, mimo iż bardzo lubię i często do nich wracam, to kojarzą mi się z sytuacjami, w których moja frustracja, moje nerwy i psychiczne zwątpienie, zagięcie umysłu powodowało, że nie chciałem w to więcej grać, ponieważ nie potrafiłem, miałem tą świadomość, że nie umiem w to grać, moi drodzy. Tak więc... Siemanko, drogi widzu, z tej strony poważny kolekcjoner. Nie wyłączaj tego, to jest intro. Ponieważ zostałem intrem na kanale Yuki Desana, tego nędznego handlarzyny. Drodzy moi, przed nowy odcinek, więc warto obejrzeć, a przed tym co podać łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję dla zasięgów, bądź ewentualnie po filmie, jeżeli wam się spodoba. Także nie owijamy i wchodzimy w nowy odcinek! Zaczynając od początku, to taką pierwszą grą, która naprawdę potrafiła mi zryć beret, były to, moi drodzy, flipery w salonach gier. Moi drodzy, każdy, kto grał kiedykolwiek na fliperze, wie, że nie ma tam żadnych łamigłówek, żadnych zagadek. Flipery mają swoje własne, z góry ustalone zasady i wiemy, że jeżeli tam gdzieś kula, bila, piłeczka wskoczy, to coś się wydarzy, punkty się nabiją, może wyskoczy dodatkowa jeszcze piłka, może dodatkowa jeszcze dwie piłki, na przykład będą trzy piłki na stole. Natomiast cała kwintesencja polegała na tej losowości. Widzieliśmy, jak ktoś na przykład gra i potrafi przy jednym stole walić godzinami na jednym kredycie. Naprawdę byli tacy ludzie. Jak czasami my podeszliśmy do takiego automatu, to ledwo co kulka wyskoczyła, już nam wlatywała pomiędzy dwie, moi drodzy, łopatki, które powinny ją odbijać. I pomimo iż próbowaliśmy, widzieliśmy, jak inni grają, obserwowaliśmy to w momencie, jak my wchodziliśmy po raz nawet setny z kolei, dalej nie potrafiliśmy wytrzymać przy jednym stole na trzech na przykład bilach więcej niż, powiedzmy, nie wiem, 10 minut. A za nami był gościu, który grał na innym fliperze, bądź wcześniej grał na naszym fliperze i jechał godziny na jednej kulce. No, moi drodzy, to była frustracja, to był horror. Nie rozumiałeś, dlaczego tak jest? Czy on ma jakąś specyficzną tą kulkę? Czy może ona się przymagnesowuje, przykleja do tych łopatek? Bo tobie, no, nie potrafi ona się tam do tej łopatki zlecieć odpowiednio, tylko od razu leci do dołu, do dziury, albo do boku, albo do dołu, albo do boku, albo do dołu, i to było coś nienormalnego. I moi drodzy, flipery są dla mnie do dnia dzisiejszego takim horrorem, bo
no nie potrafię wytrzymać zbyt długo na jednej bili, nie wiedząc dlaczego, nie umiem, nie wiem, są tam jakieś może kombinacje, może oni, nie wiem, przechylają, rzucają, mają jakieś magnesowane dłonie, nie wiem, moi drodzy. Niemniej dla mnie dalej jest tajemnicą wytrzymanie na przykład na jednej kulce, przy jednym stole, na normalnym fizycznym automacie więcej niż kilka minut. A są ludzie, którzy walą godzinę na przykład, prawda? Więc moi drodzy flipery, ale jadąc dalej w temacie salonów gier, to grami tego pokroju były szmupsy. Szmupsy, czyli jakiekolwiek gry, w których latało się moje ze samolocikiem. To były gry, które owszem, jak miałeś dużo pieniędzy, mogłeś przejść sobie na kilku tam, kilkudziesięciu żetonach, wydając kupę kasiury, grę ukończyłeś. Ale jaka była w tym, moi drodzy, satysfakcja? Wydaje mi się, że żadna. A takim ostatecznym horrorem w kwestii szmupsów dla mnie osobiście, moi drodzy, była Ikaruga. Ikaruga zastosowała, moi drodzy, element obrotowego samolocika. Z jednej strony był pomarańczowy, czerwony, z drugiej strony był niebieski, biały. Wiadomo, różne tam były te barwy w zależności od tego. Natomiast chodziło o to, że były tam dwie różne, moi drodzy, strony. I jedna strona pochłaniała pociski swojego koloru, inna je na przykład nie pochłaniała, tylko dostawała strzała jednego i nasz samolocik ginął. I były sytuacje, gdzie trzeba było, moi drodzy, lawirować pomiędzy pociskami i jeszcze bawić się w przekręcanie tego samolocika, gdzie były takie etapy w gwiazd, na przykład w gwieździe, albo byli bossowie, którzy z jednej strony strzelali tak, z innej tak, a żeby jeszcze ich zabić, trzeba było coś otworzyć. Ale jak tam otworzyłeś, to było jeszcze inny kolor, a na zewnątrz był jeszcze inny kolor i co chwilę się to zmieniało, moi drodzy. Ta gra nie wymagała tylko i wyłącznie od nas omijania pocisków, tak jak jest co we współczesnych bullet hellach, tylko ta gra wymagała jeszcze umiejętności manipulacji, kontrolowania tych dwóch kolorów. Moi drodzy, nie wiem jak to było z tą Ikarugą do końca, niemniej jednak pamiętam, że tam była określona ilość kredytów. Nie było tam nieskończoność, tylko było, nie wiem, 9, 10 czy jakoś tak i wiem, że do tej pory nie udało mi się przejść tej gry, pomimo usilnych zmagań z nią za czasów jeszcze, moi drodzy, Dreamcasta. Więc jeżeli chodzi o szmupsy, to to był prawdziwy horror, dlatego też ich najbardziej popieprzona odsłona zwana bullet hellami nie na darmo nazywa się hell, bo jest to piekło. Jest to po prostu diabelsko trudne, wymagające, pokręcone, porąbane, wymagające niesamowitej zręczności gatunek, rozgrywka, która naprawdę wymaga czasem niesamowitej zręczności, a dla mnie zręcznych to jest to naprawdę piekło, którego żaden Silent Hill, żaden Resident Evil oraz żaden Project Zero czy The Suffering nie przebije, moi drodzy, w żadnej możliwej formie. Ale Ikaruga wprowadziła jeszcze te właśnie przekręcanie, które bardzo kojarzy mi się z takimi samochodzikami z lat 90., gdzie one skakały i na drugiej stronie był kolejny samochodzik, a tylko ten środkowy element się poruszał na dół albo do góry, w zależności od tego, które autko chcieliśmy, moi drodzy, mieć sobie w danym momencie do zabawy. Kolejnym horrorem, moi drodzy, którego też do dnia dzisiejszego nie przeszedłem, wiadomo, że mogłem przechodzić go sobie z jakimiś tam kodami, cheatami, ale w normalny, logiczny sposób, to jest to, moi drodzy, pierwszy Rayman. Nowe Raymany pokroju dwójki, moi drodzy, trójki, czy aktualnych Origins, czy Legends, to są, moi drodzy, Raymany naprawdę łatwe w porównaniu do pierwszego Raymana, który był takim Dark Soulsem platformówek. Demon Soulsem, Dark Soulsem, gdzie dzisiejszy właśnie Dark Souls chyba czerpał, moi drodzy, swoją inspirację właśnie od takiego Raymana, no, który wymagał niesamowitej zręczności. Każde pojedyncze uderzenie już nas rozwalało. Zawsze zaczynać praktycznie etap od początku i to wymagało totalnego nauczenia. Nie była to tylko platformówka, tam był też szmup, gdzie latało się na jakimś komarze, moi drodzy. Jakieś wystające nie wiadomo skąd rośliny, cuda, chyba mi się kojarzy, bo mi się już powaliło z Battletoads, o którego też zaraz przejdziemy, moi drodzy, ale no naprawdę Rayman był grą, której jeżeli nauczyłeś się na blachę levelu i to jeszcze w różnorakich gatunkach, czy to platformówka, czy to szmups, no to tak naprawdę ta gra potrafiła tego stopnia sfrustrować, żeby ją naprawdę móc przejść, mając zdrowy umysł, niezniszczony tą całą
zręcznościową, piekielną rozgrywką, to naprawdę trzeba było być niesamowicie osobą już mającą zręczność w paluchach, nie codzienną, nie spotykaną na co dzień. Ale mówiłem, moi drodzy, o Battletoadsach. Tutaj piekło otwiera się w najczystszej postaci, ponieważ, moi drodzy, przejście tej gry dla wielu ludzi bez żadnych kodów, cheatów graniczyło z cudem, ponieważ levele, które trzeba tam było przejść, a których śmierć cofała nas z samego początku, było ich niesamowicie dużo. Wielu ludzi odpadało już, moi drodzy, przy skuterkach, gdzie mnie za szczyla te skuterki udało się jeszcze przejść, bo tam dało się na blachę wykuć pewne elementy, tak jak chociażby w Guitar Hero się gra dzisiaj, też da się to, moi drodzy, wykuć, ale później, gdzie są jakieś losowe elementy, do których nigdy nie doszedłem, to widzimy tylko jak ludzie grali, to powiem wam, że potem nawet sobie nie wyobrażam, że mógłbym dalej w to móc grać i to przejść. Gdzie w tamtych czasach grało się, moi drodzy, jeszcze w DuckTales. DuckTales 2, gdzie tam także każdy pojedynczy strzał, kolce, lotne piaski, piramidy, dziury, jakieś, moi drodzy, przepaście i mnóstwo zagadek, żeby odkryć skrzynię, bądź w ogóle móc wejść do bossa, także wprawiały w pewien rodzaj zakłopotania i frustracji, robiąc z tej gry horror, który chciałeś dalej grać, żeby móc poznać dalsze losy Sknerusa McQuatcha. Moi drodzy, zarówno jedynkę, jak i dwójkę kaczych opowieści na Pegasusa przeszedłem, podobnie jak Chipa i Dale'a, ale DuckTales 2 wyrył mi się najbardziej w bani, moi drodzy, gdzie lotne piaski wymagały skakania na lasce, gdzie trzeba było przed jakimiś Donkey Kongami jakimiś uciekać, moi drodzy. Jakieś kolce, skakanie po kolcach na tej właśnie lasce, raz bardziej wysoko, raz mniej wysoko. Minimalny ruch za bardzo powodował, że walnąłeś się. Owszem, miałeś tam chyba trzy jakieś możliwości, trzy próby życia pod kątem tego, że kolce mogły dotknąć cię trzy razy, zanim zginąłeś. Niemniej te trzy razy na super szybko odbijalnej się lasce, gdzie kolce były z dwóch stron, to powiedzmy, że wyglądało praktycznie jak jedno możliwe trafienie, bo tam tych dwóch już praktycznie nie odczułeś. Pomimo, że przez chwilkę tam migałeś, ale naprawdę było to frustrujące. Podobnie, moi drodzy, jak chociażby wspomniany Demon's Souls, który był pierwszą grą od dłuższego czasu, która wróciła swoją rozgrywką, swoją trudnością do nostalgii, gdzie nie możesz iść przed siebie i mieć świadomości, że mały jakiś leszek, trolik nic ci nie zrobi, bo później okazuje się, że ten mały leszek, trolik cię kasuje jednym strzałem, jesteś niczym i wszystko tracisz. I owszem, jak było to w grach wcześniejszych, jak Battletoads, czy właśnie grach automatowych, czy fliperach, nie miałeś szansy, żeby z powrotem móc odzyskać swoje rzeczy, tak. W Demon's Soulach masz tą jedną szansę, ale czy to jest tak naprawdę szansa, jeżeli nie potrafisz zaakceptować tego, że w tej grze wszystko może ci zrobić krzywdę? Wydaje mi się, że tutaj wymagana jest akceptacja tego, co dzieje się w twojej głowie i nastawienie się na to, że naprawdę musisz nawet przed małymi krzaczkami, które mogą stać się wielkimi stworami, które są małymi stworami i skasować cię jednym strzałem, musisz mieć na to baczność cały czas. A kolejną grą, moi drodzy, która także sprawiła mi wiele bólu, a do której siadłszy nie mogłem się od niej oderwać, była to gra Ninja Gaiden, moi drodzy. Pierwsza część Ninja Gaiden na klasycznego Xboxa z zielonym kółeczkiem na środku czarnej obudowy, moi drodzy. Gra ta powodowała też niesamowite frustracje, szybkość. Goście, którzy podkładali ci bombę na plecy i zaraz ci wybuchało i ginąłeś za dwa strzały, to także, moi drodzy, wszystko powodowało niesamowity horror, w którym starałeś się za każdym razem przejść coraz dalej i dalej i dalej. Więc Gaiden pod kątem jeszcze swojej kamery czasem zaczynał wariować i nie wiedziałeś, co masz zrobić, a jak dochodziłeś do bossów, to już w ogóle masakra. Kto pamięta Almę, ten wie, o czym mówię, chociaż Alma aż takich trudności mi nie sprawiła, ale
Była jednym z cięższych bossów wyskakujących. Z tego co pamiętam z witraża, mam nadzieję, że się nie mylę, bo już dawno w to grałem. Kill that damn ninja. Jak już, moi drodzy, jesteśmy przy prawdziwym piekle, to przypomnijmy sobie chociażby Guitar Hero i mocne utwory na hardzie z Metalliki bądź trójki Legend of Rock. Także wymagało to niebywałej zręczności, bo my już nie miałeś tam potrzeby wykorzystywania opisu, bo nie była to gra z zagadkami, gdzie nie wiedziałeś, gdzie masz iść dalej. Chodziło tylko o tą zręczność, gdzie właśnie ta zręczność w takim Guitar Hero, czy tam Step Money, Dance Dance Revolution możemy przyrównać do jakichś niebotycznych właśnie fliperowych u tych ludzi grających na tych fliperach. Umiejętności ponad moje właśnie możliwości. I moi drodzy, tak to właśnie w moim osobistym odczuciu kreują się horrory. Nie wspomniałem jeszcze o Final Fantasy VII. Jak kurwa Final Fantasy VII może być horrorem? A no moi drodzy, może, bo jak przechodzisz go po raz 50, znając tą grę na pamięć, tylko dlatego, że okazało się, że w jakimś budynku na drugim dysku można ożywić Aeris, czy nie wiadomo co tam jeszcze zrobić, czego myślałeś, że się nie da i doczytałeś jakąś fejkową informację w początkach internetu, to już nie chciałeś patrzeć po raz kolejny i kolejny na tą grę, ponieważ mogłeś ją przechodzić zamkniętymi oczami. To też był horror. Ale jak już mówimy, moi drodzy, o grach, które jeszcze, to zapomniałem wspomnieć o Coolly World. Tak, moi drodzy. Pieprzona kulka może okazać się horrorem. Podobnie jak kulka we fliperach, tak piłka plażowa skacząca po jakiś konstrukcjach, zbierająca owoce, klucze i inne diamenciki może okazać się, moi drodzy, prawdziwą kurwą, za przeproszeniem, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Nie pamiętam, żebym tą grę kiedykolwiek przeszedł, ale pamiętam frustrację, która doświadczałem, która towarzyszyła mi przy każdym podejściu, kiedy kulka się zaczynała palić, kiedy kulka się ślizgała, kiedy głupi ruch, gdzie wiedziałem, co mam zrobić, wystarczyłoby, żeby spadła, potem przeszła w drugą stronę, czas się skończył i koniec, moi drodzy, bo ta gra nie dość, że była trudna pod kątem zręcznościowym, to jeszcze miała normalnie timing na każdym z etapów i to było zajebiste. I to jest zajebiste i moja ta gra jest naprawdę genialna, niemniej w tamtych czasach. Powodowała to, że na szczęście nie musiałem rodzicom odkupywać telewizora. Mam nadzieję, że wy także przeżywaliście podobne doświadczenia z horrorami waszych czasów i waszych doświadczeń growych, ponieważ nie wszystko to, co się horrorem wydaje, musi być horrorem. I piłka plażowa, moi drodzy, bądź mały, nieposkładany ziomeczek skaczący jako platformer 2D, może być obiektem waszych najgorszych nocnych koszmarów, a nie jakaś
pielęgniarka z Silent Hilla, czy piramidogłowy, czy jakieś zombiaki z Residenta, które są totalnie oklepanym sztampem. Jeżeli wiecie, gdzie macie pójść, co macie zrobić, nijak się mają do tej pieprzonej, plażowej piłki i tego nieposkładanego do kupy psa, który fruwa po tych platformach. Nie wspominając oczywiście o tych żabach z Battletoads, czy małpach, czy chuj, czego tam było. I przewrotnym stateczku z Ikarugi. Dziękuję wam bardzo. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.